Dzień dobry. Mam nadzieję, że to nie będzie wielkie rozczarowanie. Już wczorajsza dyskusja panelowa, późniejszy wykład Polimerka wskazywał na niektóre rzeczy, o których chciałbym dzisiaj nieco powiedzieć. Będąc czynnym, działającym naukowcem, często się spotykam z relacjami pomiędzy nauką tradycyjną, tradycyjnymi środowiskami kultury, a środowiskami wolnej kultury, także wolnego oprogramowania, bo zdarza mi się czasem coś pisać na wolnych licencjach. Te kontakty są, delikatnie mówiąc, trudne. Nawet w moim przypadku, który jest pewnie trochę szczególny, bo w środowisku naukowym, przynajmniej moich kolegów, czy starszych, czy młodszych, to jest tam ten facet od Wikipedii. Panie Pawle, pan poprawi. Pan to wie, jak to się robi. Albo pan to tamtym rządzi, prawda? To są tylko nieliczne przykłady obiegowych mitów, opinii, które są całkiem powszechne w tych środowiskach. Więc chciałbym parę słów o tym powiedzieć i o relacjach i zagrożeniach z tym związanych. Te obydwa środowiska, wolnej kultury i kultury tradycyjnej, podchodzą do siebie generalnie, i to z obydwu stron, jak do jeża. Problemy w takich sytuacjach zawsze rodzą się albo z różnic, albo ze zbytnich podobieństw, to najczęściej z braku zrozumienia. Jak spojrzymy na środowisko wolnej kultury, to tutaj wypisałem kilka takich podstawowych jakby założeń, cech tego naszego środowiska. Oczywiście mówię wolna kultura, Wikipedia troszkę wymiennie, oczywiście to nie jest ścisłe naturalnie, ale Wikipedia jest jednak sztandarowym projektem wolnej kultury i niektóre z uwag, choć nie wszystkie, dotyczą również innych fragmentów wolnej kultury. No więc przede wszystkim, jak to w Wikipedii, nie tworzymy niczego oryginalnego, posługujemy się informacją zewnętrzną i ją katalogujemy, w związku z czym no rzeczywiście nic nowego pod słońcem, ale żeby to zrobić, to naturalnie absolutnie fundamentalna jest wolność przepływu informacji, możliwość korzystania z twórczości. Każdy z nas, jak poprawia hasło, to w gruncie rzeczy tworzy utwór zależny. Więc to są takie te fundamentalne założenia. Dlaczego to robimy? No nie wiem, być może, że są tacy, którzy robią to dla zysku, ale jeszcze takich nie spotkałem. Robimy to, bo nas to bawi, bo zaspokaja jakieś wewnętrzne potrzeby. Pewnie miliona różnych powodów, ale zazwyczaj jednak nie sława i pieniądze są głównym motorem działania w wolnej kulturze. Także przeplatanie się konkurencji. Każdy z nas chce być pewnie znanym edytorem, najlepszym edytorem, zrobić świetne hasło, które dostanie medal, dostanie przynajmniej dobre hasło, albo przynajmniej będzie rozpoznawane jako ten, co to zawsze poprawi, także jest dobrze. To jest naturalna ludzka tendencja i nie ma w tym nic dziwnego. Jednocześnie to jest środowisko, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, chyba najlepiej orientujące się w aspektach prawa autorskiego, aspektach etycznych wykorzystania cudzych produktów, co wolno, co nie wolno, wszystkich subtelności. I to dotyczy nie tylko środowiska Wikipedii, to absolutnie jest specyficzne dla całego środowiska wolnej kultury, które z drugiej strony z zewnątrz postrzegane jest jako jakiś taki anarchistyczny tłum, chcący wywołać nową rewolucję, obalić
panowanie prawa autorskiego i tym podobne rzeczy. Natomiast zazwyczaj ci, którzy to mówią albo tak sądzą, sami orientują się znacznie słabiej w prawie autorskim niż ci, których krytykują. Tak to wygląda z grubsza biorąc, jak spojrzymy okiem przychylnym na wolną kulturę. No i ostatecznie bardzo ważny aspekt, który w gruncie rzeczy chyba decyduje nieco o dynamice ruchów wolnej kultury, to jest to, że to są chyba bez wyjątku merytokracje. To są ruchy, w których pozycja w społeczności zależy właściwie wyłącznie od wkładu. W gruncie rzeczy nikt nie patrzy na to, jaki ktoś ma autorytet, czy ma stopnie naukowe, czy nie. To czasem może nawet przeszkadzać. Tak więc wygląda spojrzenie na wolną kulturę. Spójrzmy równie przychylnym okiem na tradycyjną naukę, na również tradycyjną kulturę. Czy to jest tak bardzo różne, jeśli chodzi o założenia i ideały, różna gałąź ludzkiej działalności? Otóż tak samo nauka buduje na wcześniejszych dokonaniach. Znane bardzo zdanie Newtona, że widział dalej tylko i wyłącznie dlatego, że stał na ramionach gigantów. To jest szczera prawda. Nauka nie zaszłaby nigdzie, gdyby każdy z uczonych musiał budować wszystko od zera. To jest z jednej strony dość trywialny wniosek, dość trywialne spostrzeżenie, ale z drugiej strony często niezauważane. Dodatkowo tak naprawdę tendencje, które się pojawiają obecnie w nauce, na szczęście mają również swoje kontrtendencje, powodują, że tak naprawdę naukowcy mają coraz większe trudności. Komercjalizacja dostępu do literatury naukowej, która bardzo w ostatnich dekadach XX wieku się posunęła, no, spowodowała, że generalnie uczony ma konieczność, znaczy konieczność, nigdy tego nie robi, ale tak naprawdę jest to wyjątkowo wkurzające, jak klika się na link na własny artykuł i widzi się, no możesz go sobie przeczytać za $40. No, jest to troszeczkę wkurzające. I na przykład fakt, że żeby podzielić się, żeby formalnie to zrobić, jeszcze do niedawna, żeby móc wysłać tekst własnego artykułu koledze, trzeba było albo dostać zgodę publikatora, trzeba było to zrobić nielegalnie w gruncie rzeczy. Obecnie to na szczęście się zmieniło pod naciskiem samych naukowców. Oczywiście no nie byłoby możliwości budowania na dokonaniach poprzedników, gdyby nie było wymiany informacji naukowej. Także motywacje naukowców, pomimo że są to zawodowo zajmujący się wiedzą ludzie, to wystarczy popatrzeć na siatkę płac Polskiej Akademii Nauk, żeby wiedzieć, że nie robią tego dla pieniędzy. Swoją inteligencję i wiedzę można sprzedawać znacznie drożej niż za wynagrodzenia, jakie są w nauce. I główną motywacją tak naprawdę prawdziwych naukowców, tych, którzy rzeczywiście posuwają wiedzę do przodu, to jest jednak ciekawość. To jest tak, że to są ludzie, którzy zazwyczaj robiliby to samo, nawet gdyby im za to nie płacono, gdyby im tylko pozwolić to robić. Dać pieniądze na badania i na jedzenie i tak będą robić to samo. Jednocześnie też tutaj jest tak, że przeplata się konkurencja. Każdy zespół naukowy oczywiście chce być najlepszy, chce być pierwszy, no bo za pierwszą publikację wielkiego odkrycia dostaje się Nobla, a z drugiej strony to często prowadzi do tworzenia się grup, do współpracy, która się wszystko przeplata. Nikomu nie przyjdzie do głowy, przynajmniej sensownych naukowców, żeby zwalczać jakąś inną grupę. Owszem, konkuruje się, ale nie zwalcza się nawzajem. No i co może często też nie jest zauważane przez środowiska wolnej kultury, że nauka to też jest merytokracja. To, że ktoś ma tytuł doktora, czy zostaje profesorem, jest konsekwencją jego dorobku.
formalnej oceny jego dorobku, owszem, ale to jednak jest dorobek tego człowieka. Spójrzmy, to są praktycznie identyczne listy, troszeczkę inaczej sformułowane. Widać, że te obydwie gałęzi ludzkiej działalności są w gruncie rzeczy bardzo podobne. Skoro są tak podobne, to dlaczego tak się nie lubią? Dlaczego nie współpracują ze sobą praktycznie w ogóle? Oczywiście, że są naukowcy w naszym środowisku, żeby daleko nie szukać na środku tego dywanu, ale to są raczej wyjątki. I nie powiem, żeby to była intensywna współpraca pomiędzy środowiskami. Owszem, to są osobne, pojedyncze osoby, które angażują się w ruchy wolnej kultury, w tworzenie Wikipedii. Natomiast praktycznie nie ma komunikacji, tak przynajmniej ja to widzę, pomiędzy tymi środowiskami. To podejście jak do jeża może się w takim razie rodzić z różnic, jakie są między nimi, bo oczywiście to są różne gałęzi ludzkiej działalności i pewne różnice są. I te różnice w zasadzie zasadzają się na fakcie, że obydwie te części kultury są bardzo różnym wieku. Jak spojrzymy mniej przychylnym okiem na każdą z nich, powiedzmy okiem tradycyjnego naukowca na wolną kulturę, to rozpoznamy całą listę różnych obiegowych opinii, które przede wszystkim opisują negatywy tego, co sam naukowiec widzi we własnym środowisku. Brak struktury, brak barier, każdy może wszystko, w ogóle skąd się to wzięło i dokąd to zmierza, brak kierunku, autorytety nie mają żadnego znaczenia. To są wszystko poglądy, które, czy spostrzeżenia, które nie są całkiem nieprawdziwe, ale nie do końca odzwierciedlają prawdę. Tak samo opinia środowisk wolnej kultury o środowiskach twórców tradycyjnej kultury, o naukowcach, jest również nieco niesprawiedliwa. Owszem, to jest przedsięwzięcie tak stare niemal jak cywilizacja i jego skostnienie i formalizacja trudne jest do opisania. Czasem rzeczywiście to prowadzi do znacznych patologii, a w szczególności prowadzi to do jednej takiej cechy, która myślę bardzo przeszkadza w komunikacji, mianowicie inercji. Po prostu inercji. Nauka jest jak tankowiec na środku oceanu, nie zawraca szybko. Ktoś, pamiętam niestety kto, kiedyś powiedział, że postęp w nauce nie dokonuje się przy pomocy publikacji, wielkich odkryć, tylko pogrzebów. Że po prostu zmiana pokoleniowa prowadzi często do zmiany spojrzenia na daną dziedzinę nauki, że to jest w gruncie rzeczy najważniejsze. Te różnice jednak, gdy spojrzymy na nie tak obok siebie, to zobaczymy, że tak naprawdę to są zwierciadlane obrazy siebie. Po prostu na skali projektów bardzo starych i bardzo młodych mamy dwie skrajne pozycje i one sobie nawzajem patrzą na siebie i mówią, ale ty jesteś jakiś inny. Nauka nieco przypominała wolną kulturę u swojego zarania. Nikt nie zastanawiał się, kto jest doktorem, kto jest profesorem. Po prostu byli filozofowie, którzy filozofowali. Zastanówmy się więc, czy my w ogóle potrzebujemy nauki, czy potrzebujemy twórców kultury. Znaczy 10 lat, 800 tysięcy haseł, świetnie, żeby sobie radzili bez komunikacji zbyt intensywnej z tradycyjną nauką,
na dodatek bez pomocy Ministerstwa Nauki, na szczęście, pewnie nie mielibyśmy 800 tysięcy haseł, gdybyśmy taką pomoc mieli. Twierdzę, że tak naprawdę potrzebujemy. I potrzebujemy coraz bardziej. Być może się mylę, ale sądzę, że bez zmiany obecnego stanu rzeczy daleko Wikipedia nie zajdzie. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że to, co opisujemy w olbrzymiej części, oczywiście nie wszystko, ale w olbrzymiej części to są właśnie dokonania tradycyjnej kultury, dokonania nauki. Oczywiście część to są również twory wolnej kultury, ale wolnej kultury jeszcze pół wieku temu w zasadzie nie było. Z drugiej strony, ta tradycyjna, zwyczajna kultura i nauka absolutnie pełnymi garściami czerpie z dokonań wolnej kultury. Czy tego chce, czy nie, czy jest gotowa to przyznać, w przypadku naukowców czerpie z Wikipedii informacje znacznie częściej, niż jest gotowa to przyznać. Wydaje się więc, że więcej korzyści przyszłoby z tego, gdyby ta komunikacja była jednak w dwie strony, a nie tylko w jedną. No i wreszcie aspekt, który jest moim zdaniem najważniejszy, bo tamte to są raczej kwestie tego, że byłoby fajnie, fair, gdyby komunikacja między tymi dwoma dziedzinami była dwustronna. Natomiast zwróćmy uwagę, że coraz częściej z rozszerzaniem się rozmiaru Wikipedii mamy problem, że sięgamy obszarów wiedzy, które dostępne są absolutnie tylko garstce specjalistów. To nawet nie o to chodzi, że oni są bardzo wykształceni, czy mają profesury, czy doktoraty, tylko chodzi o to, że jest bardzo niewielu. O eksponatach z magazynów muzealnych często wie jeden, dwóch, trzech historyków sztuki, tylko oni potrafią je opisać. Czasem te eksponaty opisane są w jakiejś broszurce, do której absolutnie nikt nie ma dostępu, bo jest wydana w 20 egzemplarzach. To jest autentyczny przykład z opisów niektórych zabytków na Wawelu. Jeżeli nie znajdziemy sposobu na komunikację z tymi trzema historykami sztuki, którzy coś wiedzą o tym zabytku, czy o tym eksponacie, to jego opis nigdy nie znajdzie się w Wikipedii, po prostu. Dlatego, że tylko te trzy osoby coś o nim wiedzą. Tak samo jest druga strona tego medalu. Tutaj nie bez powodu umieściłem zdjęcie Feynmana jako przykładu, że żeby opisać jakąś dziedzinę nauki, która jest naprawdę złożona, trudna, potrzeba często po prostu geniusza. Żeby napisać książkę o elektrodynamice kwantowej, którą w zasadzie każdy może zrozumieć na poziomie liceum w górę, potrzeba było tej klasy geniusza popularyzacji i człowieka jednocześnie, który po prostu bardzo dobrze rozumiał, o czym pisze. I no cóż, no Feynmanów nie ma na beczki. Był jeden. Podobnych jemu jest może garść, może dwie garści. Jeżeli nie zdobędziemy sposobu, nie znajdziemy sposobu na to, żeby dotrzeć do takich ludzi, to nie zdołamy również opisać tego typu obszarów wiedzy, które są przynajmniej przy pierwszym podejściu bardzo hermetyczne. Myślę, że mam nadzieję, że przynajmniej część z widowni przekonałem, że rzeczywiście potrzebujemy lepszej komunikacji z tradycyjną kulturą i nauką. Dlaczego ta komunikacja jest taka trudna? No, według mojej oceny tak naprawdę są dwa rodzaje barier, które stają na przeszkodzie tej komunikacji. Pierwsza grupa to są, tak to nazwałem, socjologiczno-psychologiczne bariery.
to są bariery, które same te środowiska w gruncie rzeczy tworzą. No, coś z tym fontem, to tak nie bardzo. Mianowicie, tutaj może bardziej skupię się na samej nauce, te środowiska mają, pomimo dużej popularyzacji, no wszyscy wiedzieli, wiedzą o Wikipedii, wszyscy słyszeli tą nazwę, to tak naprawdę wiedza na ten temat w środowiskach naukowych jest żenująco słaba. Pełna uprzedzeń, mitów, zazwyczaj w ogóle nieprzystająca do rzeczywistości. A zazwyczaj również niestety te mity i uprzedzenia są po negatywnej stronie skali uczuć. Z drugiej strony środowiska wolnej kultury często nie zdają sobie sprawy z bardzo kawaleryjskiego swojego podejścia w stosunku do po prostu miłości własnej członków środowiska i jakby lekceważą problem pochodzący z takiej relacji, że stawiamy człowieka, który powiedzmy 3 dekady swojej pracy poświęcił na budowanie swojej wiedzy, swojego doświadczenia i swojej pozycji zawodowej, stawiamy go naprzeciw licealisty, który być może wie bardzo dużo. Niemniej ta relacja jest całkowicie sprzeczna ze wszystkim, z czym ten profesor się spotkał w życiu. W związku z czym dla niego to jest bariera. To jest trudne i nie wzruszenie ramionami i powiedzenie, no cóż, deal with it, jest oczywiście zapewne fair, ale nie prowadzi nas do efektu, do wciągnięcia owego profesora w środowisko wolnej kultury i wykorzystania jego wiedzy i doświadczenia. Tak naprawdę, wzruszając ramionami, po prostu wyrzuciliśmy do kosza tą wiedzę, która być może jest unikalna. Jest jeszcze drugi aspekt, który boleśnie odczuł Carl Sagan. Mianowicie w samych środowiskach naukowych popularyzacja uważana jest za taką działalność, która no owszem jest potrzebna, jest pożyteczna i tak dalej, ale właściwie to zajmują się nią ci, którzy no, nie bardzo potrafią coś twórczego zrobić. Co jest oczywiście niezwykle krzywdzące. Sagan, który był absolutnie genialnym popularyzatorem, był również całkiem niezłym astronomem. Wielokrotnie spotkał się z ostracyzmem w środowisku i z raczej takim lekceważącym stosunkiem do swoich dokonań. I trzeba pamiętać, że naukowcy, którzy będą próbować działać w środowisku wolnej kultury, będą w swoim własnym środowisku spotykać się właśnie z takimi problemami. Drugą grupą barier, którą wydaje mi się jest nawet może ważniejsza niż te bariery psychologiczne, są bariery techniczne. Tutaj w zasadzie wszystko sprowadza się do 2 punktów, a właściwie do 1. Do Wikitekstu. Piękne hasło, prawda? Nawet dobre. Powiedzmy, że chcemy go poprawić. Pokażcie mi historyka sztuki, który natychmiast nie zamknie okna. Nie ma szans, żeby jakikolwiek przedstawiciel nauki, który próbuje zacząć edytować, zechciał się uczyć, co z tym zrobić. Po prostu dlatego, że ma na jutro przygotować sprawozdanie z grantu, przepytać studentów i dokończyć pracę, którą musi wydać. Zwyczajnie nie ma na to czasu. I to nie jest kwestia złej woli. Po prostu nie jest w stanie. To jest duża wiedza, którą trzeba zwyczajnie przyswoić. Wiedza techniczna na dodatek, co dla części przedstawicieli nauk humanistycznych jest barierą nie do pokonania. Nie ma się co z tego śmiać, po prostu to jest fact of life. Trzeba to zaakceptować i trzeba to wziąć pod uwagę. Te 2 grupy barier tak naprawdę
muszą zostać pokonane, jeżeli chcemy, przyciągnąć przedstawicieli nauki do wolnej kultury, do tworzenia Wikipedii. Trzeba pamiętać, że ze względu na skostnienie i hierarchiczną naturę tych środowisk naukowych nie ma żadnych szans, żeby jako całość one wyciągnęły rękę do nas. To my musimy, jeżeli chcemy rzeczywiście wciągnąć naukowców masowo do pracy nad Wikipedią, to my musimy tą rękę wyciągnąć. Myślę, że to nie jest wielki problem tak naprawdę. To jest tylko psychologiczna bariera, żeby spojrzeć, że w tym skostniałym środowisku są rzeczy wartościowe i warte wyekstrahowania. Tutaj w zasadzie można by się skupić na dwóch celach edukacyjnych. Pierwszy to jest zmiana obrazu w mediach i przyciągnięcie w ten sposób nowych grup redaktorów. Przede wszystkim zwalczenie mitów i złego imienia. A drugi aspekt to jest otwarcie na środowiska akademickie i w konsekwencji zmianę ich podejścia i zaangażowanie tych ludzi w pracę nad Wikipedią. Podsumowując, mieliśmy kiedyś takie hasło, które chyba do dzisiaj działa. Razem wiemy wszystko. Ja bym to, co chciałem przekazać, w gruncie rzeczy mógł zamknąć w parafrazie tego hasła. Po pierwsze, Wikitekst musi odejść. Musi odejść przede wszystkim jako interfejs, jako sposób tworzenia treści. Jeśli ma techniczne przewagi nad innymi formami zapisu informacji, pod spodem sobie może być, ale nie może to być jedyny sposób tworzenia treści. Edytor dla większości społeczeństwa to jest Word. Czy chcemy tego, czy nie? I obrazek tego typu jest absolutną przeszkodą do tworzenia nowej treści. Pamiętajmy, że razem z naukowcami wiemy wszystko. Dziękuję bardzo.